Koncepcja gwarancji de minimis jest odpowiedzią na przyjęty przez rząd program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego i stanowi wyraz zrozumienia potrzeb sektora MSP w zakresie konieczności wypełnienia luki kapitałowej poprzez zwiększenie dostępności zewnętrznego finansowania, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Ta opracowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego nowatorska koncepcja zakładała rozwiązania nie tylko w polskich warunkach nowatorskie, ale i na europejską skalę. Jest to przykład innowacyjnego rozwiązania, które obejmuje pomoc publiczną, gwarancję bankową i outsourcing usług bankowych. Program zdał egzamin w praktyce, jego wyniki są imponujące. Należy je rozpatrywać w kategoriach zarówno ilościowych, jak i w wymiarze jakościowym. Ilościowe rezultaty to 12,7 miliarda gwarancji udzielonych 63 tysiącom przedsiębiorstw sektora MSP, co przełożyło się na pulę kredytów o wartości ponad 22 miliardy złotych. Wymiar jakościowy to upowszechnienie gwarancji kredytowych w świadomości przedsiębiorstw, jak również zbudowanie trwałego popytu systemu bankowego na tego typu zabezpieczenie. Rezultaty programu nie byłyby niewątpliwie możliwe, gdyby nie zaangażowanie i zrozumienie potrzeb sektora MSP, jak również owocna kooperacja instytucji zaangażowanych w kształtowanie tego programu.